12 zespołów wzięło udział w 5. edycji przeglądu zespołów muzycznych Open Music w Brodnicy. Bo takich konkursów w Poznaniu się odbywa kilkanaście w całym kraju, ale cieszymy się, że do nas przyjeżdżają już w zasadzie po wstępnej eliminacji najlepsze zespoły. A w tym roku zaprosiliśmy do jury członka zespołu Kobra Nocka, Jacka Bryndala, członka zespołu Republika Zbigniewa Krzywiańskiego i redaktora muzycznego Radia Gra, pana Mariusza Składanowskiego. Konkurs ten zawsze ma przewidziane nagrody finansowe. Pierwszą nagrodą jest to nagroda 1000 zł, drugą nagrodą 500 i trzecią 300 i oczywiście także nagroda indywidualna 500 zł. Oczywiście warto brać udział w takich przeglądach, bo to jest zawsze szansa na pokazanie się szerszej publiczności i głównie, nie ukrywam, że głównie po to przyjeżdżamy, żeby się sprawdzić. To jest jakaś tam pewna część tego całego wyjazdu, tak, i przygotowywania się do konkursów, ale właśnie pozyskanie albo właśnie zjednanie w sobie jeszcze większej ilości odbiorców, to jest nasz główny cel i do tego dążymy nie tylko brając udział w konkursach, ale także grając koncerty. Tak, głównie rozwój, ale też spędzamy po prostu ze sobą więcej czasu. O muzyce, no mieszanka, głównie indie popu, indie rocka, folku troszeczkę, prawda, co jeszcze? Tak. Może troszeczkę jazzu, ale generalnie takie spokojniejsze klimaty. Dzisiaj mieliśmy okazję z kolegami posłuchać naprawdę kilku znakomitych wykonawców. Świetne kompozycje, widać, że bardzo dobra energia na scenie, widać dużą radość z tego, że na scenę wychodzą. Ja oceniam wszystko. Nie ma czegoś takiego, że jest, to, powiedzmy, no nie wiem, wychodzi na scenę zespół ze znakomitą piosenką, ale nie wiem, nie słyszę, że mu kompletnie gitara nie stroi albo Beniasz gra krzywo. Chociażby była najlepsza kompozycja, nie ma to znaczenia. Z kolei największy wirtuos, jeżeli ma kiepską piosenkę, no to nic nie znaczy. Ja mam takie powiedzenie, że prawdopodobnie gdzieś tam w Ciechocinku mieszka Zdzisław Wiśniewski, który jest znakomitym gitarzystą, jest lepszym od Erika Claptona. Co jest bardzo prawdopodobne. Tylko znany jest Eric Clapton, a nie ten Zdzisław Wiśniewski z Ciechocinka. Najbardziej do gustu jury przypadł zespół Who is Who z Koszalina, który w nagrodę wystąpi także podczas kempingu muzycznego w Brodnicy. Dla uczestników przeglądu i zgromadzonej publiczności gościnnie zagrał również Paweł Małaszyński z zespołem.